Po paśmie życiowych niepowodzeń w końcu losu uśmiechnął się do Michała Malitowskiego, 39 lat. Tancerz po raz drugi stanął na ślubnym kobiercu i znów jest szczęśliwy. Jednak w jego życiu jest osoba, która teraz wymaga dużo więcej uwagi i miłości niż żona tancerza. Walentynki świętował z żoną Julią, 27 lat. W Londynie. To pierwsze święto zakochanych, które spędzili jako mąż i żona. Po ślubie, na początku stycznia, zamieszkali w Anglii. Oboje tam pracują jako instruktorzy tańca. Wynajęli mieszkanie w Londynie, właśnie się przeprowadzili. Największy pokój przeznaczą dla Lii, 4L. Córki Michała ze związku z tancerką Joanną Leunis. Tancerz walczył w sądzie i uzyskał prawo do kontaktów z córką, która mieszka z matką na przedmieściach Londynu. Lia jest jego największą miłością. Spotkałem kobietę, która doskonale to rozumie, mówi Michał o żonie. Dla dobra córki odłożyli z żoną plany powiększenia rodziny. Lia potrzebuje teraz spokoju, przewidywalności, rutyny. Mamy w planach powiększenie rodziny, ale w najbliższym czasie chciałbym poświęcić się córce, która sporo ucierpiała na mojej chorobie i rozstaniu swoich rodziców, mówi tygodnikowi Świat i Ludzie juror tańca z gwiazdami. Michał w ubiegłym roku przeszedł ciężką depresję. Choroba wymagała wielomiesięcznego leczenia i terapii, zdradza. Zawiesił karierę, zrezygnował z fotela jurora w 8. edycji polsatowskiego Tańca z Gwiazdami. Po 17 latach rozpadł się jego związek z Joanną Leunis. To wtedy zaczął spotykać się z Julią, która też kiedyś chorowała na depresję. Wspólne doświadczenie zbliżyło ich do siebie. Przyszła miłość. Julia zdobyła sympatię rodziców i siostry Michała, którzy widzieli, jak troskliwie zajmuje się Lią. Chce być dobrą macochą. Na własne potomstwo przyjdzie czas.